Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym takim spontanicznym daily vlogu. W sumie to miałam dzisiaj nic nie nagrywać, ale jednak stwierdziłam, że nowy daily vlog, dlaczego nie? Od kilku dni mamy niesamowitą wichurę, brzydką pogodę, ale my się tym absolutnie nie zrażamy. Jakie plany na dziś? No właśnie, wybieramy się za chwilę ja i Massimo do Arkadii, a dokładnie do sklepu Guess. Bo zobaczcie na to. Kupiłam mojemu Massimo nową puchową kurtkę. Kurtkę w Guess, która jest super, bardzo mi się spodobała. Właśnie z takiego lśniącego materiału, z naszywkami, z kapturem. No i oczywiście co? Mój Massimo chciał sobie tę kurtkę wczoraj założyć, wczoraj wieczorem założyć, ale odpiąć od niej kaptur. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że pod kapturem mamy coś takiego, czyli zabezpieczenie. Widzicie to? No właśnie. Najdziwniejsze jest to, że jak pani przygotowywała kurtkę, to oczywiście zdejmowała te zabezpieczenia przy mnie i też absolutnie nie zauważyła, że mamy tutaj pod kapturem jedno takie zabezpieczenie. W ogóle kto przypiął zabezpieczenie pod kapturem? I najciekawsze jest to, że jak wychodziliśmy ze sklepu, to oczywiście nic nie piszczało, nic nie było słychać, więc wróciliśmy na luzie do domu, a teraz musimy z powrotem pojechać do sklepu. Także zdejmiemy zabezpieczenie, widzicie, torba już z tyłu za mną czeka. A przy okazji, jak będziemy właśnie w Arkadii, to chciałabym wejść do Douglasa, bo wspominałam wam w tagu perfumowym, że w ofercie marki Estée Lauder pojawiły się nowe zapachy, nowe flakony, nowe zapachy i jestem ich bardzo ciekawa, a właśnie Paweł Borkowski mówił mi, że są one dostępne w Douglasie w Arkadii, chyba tylko na razie tam, chociaż może jeszcze w jakimś jednym sklepie, no nie wiem, ale na pewno tam się wybieramy, jedziemy zdjąć to zabezpieczenie, pójdę sobie zobaczyć te nowe zapachy. Max chciałby też wejść do kilku innych sklepów, rozejrzeć się za rzeczami dla siebie takimi właśnie zimowymi, jakieś sweterki, golfy. Później pewnie pojedziemy gdzieś na jakiś dobry obiad. A jak się rozwinie dalsza część dnia, nie będę wam na razie opowiadać. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Nie wiem co prawda, czy uda mi się coś nagrać w perfumerii. Zobaczymy, może pokażę wam chociaż jak wyglądają właśnie te nowe zapachy. Jestem ich bardzo ciekawa, także jedziemy, nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. No dobrze, słuchajcie, wybrałam zapach, zdecydowanie Desert Eden, przepiękny, w takiej tonacji, które ja najbardziej uwielbiam i Massimo też powącha, mówi, że ten najbardziej mu się podoba. Postanowiliśmy, że lunch zjemy dzisiaj w naszej ulubionej restauracji, proszę bardzo, w Galerii Północnej. Wybraliśmy sobie już dwa zestawy, siódmy i ósmy, także czekamy na jedzonko. My już w domu. A ja tak właśnie stoję przy mojej komodzie, bo mam ambitny plan, żeby zaraz zrobić porządek tutaj w jednej z moich szuflad. W szufladzie makijażowej, bo powiem wam, że już nie ogarniam co tam jest, więc zaraz wspólnie za to się zabierzemy. Ale słuchajcie, taka mała aktualizacja właśnie odnośnie zapachów Estée Lauder, które sobie powąchałam w perfumerii. I wiecie co? Troszkę mnie one zaskoczyły, bo nie są do końca takie oczywiste, jak większość perfum, takich dostępnych właśnie w perfumeriach. Bardzo ciekawe, niektóre bardzo delikatne, ale jeden z tych wszystkich zapachów, Desert Eden, najbardziej przypadł mi do gustu. Najbardziej spodobał się też mojemu Massimo. Wypryskałam sobie nadgarstek, żeby zobaczyć jak ten zapach pracuje na mojej skórze. I muszę wam powiedzieć, że to jest taki zapach orientu.
Nawet nazwa idealnie się z nim komponuje. Orientalny, przyjemny. Na początku wyczuwa się w nim też taką różę, kadzidło. No, coś takiego w moich klimatach, ale przed chwilą powąchałam sobie również nadgarstek i teraz na przykład już po kilku godzinach mam wrażenie, że ten zapach się zmienił troszeczkę w taki dalej orientalny, ale bardziej męski. Chyba będę mieć, słuchajcie, nowe cudo w mojej zapachowej, jak tutaj widzicie, mini kolekcji i muszę sobie ten zapach sprawić. Dostępne są dwie pojemności, 100 ml w cenie około 700 zł i 40 ml w cenie około 400 zł. Oczywiście tam jest różnica kilkunastu złotych, ale tak mniej więcej, słuchajcie, taka jest cena, czyli mamy 40 i 100. Akurat w tym momencie, kiedy ja byłam, czyli dzisiaj, była tylko dostępna 100, ale wiecie co, ja mam tak z perfumami, że zanim zdecyduję się na zakup większej pojemności, to zawsze kupuję tą najmniejszą, żeby zobaczyć, jak ten zapach będzie się u mnie sprawdzał, jak długo będzie się utrzymywał, czy będzie trwały, czy będzie taki właśnie ten ogon za nim, czy przypadnie mi do gustu na mojej skórze. Nie chcę wydawać, wiecie, takiej dużej gotówki na 100 ml na zapach, który potem będzie leżał, bo na przykład coś mi się odwiedzi, coś będzie nie tak, więc chciałabym kupić sobie tą 40. Muszę sprawdzić, czy na stronie marki Estée Lauder są już dostępne te zapachy. Ale mnie kusi, powiem wam, że cały czas go czuję. Naprawdę taki aromat, który mi osobiście najbardziej przypadł do gustu. I jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, że bardzo fajne są nakrętki w tych opakowaniach, w tych flakonikach, bo są one magnetyczne i w momencie, kiedy nakładacie nakrętkę, ona się przekręca, tak żeby napis na górze nakrętki był równo z etykietą z przodu perfum. Pierwszy raz się z tym spotkałam, ale jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. No dobra, to teraz tak. Bierzemy się za sprzątanie i mam nadzieję, że pójdzie mi to sprawnie. No cóż, zaczęło lać, więc zrobiło się ciemno. Ale patrzcie na to. Masakra jakaś. Muszę to teraz wszystko wyciągnąć i poukładać. I ogarnąć, także trochę roboty jest i widzicie moją szufladę ostatni raz w takim stanie. No dobra, wyłożyłam sobie to wszystko na łóżko, przygotowałam sobie też torebkę, do której będę wkładać rzeczy, których już nie używam. No to teraz muszę umyć szufladę, a później umyć pojemniki i zabrać się za segregację. Strasznie tego nie lubię, słuchajcie. Naprawdę nie lubię układać w kosmetykach. Tak jak kocham kosmetyki, to nie lubię w nich układać. I gotowe, udało się, słuchajcie, ułożyłam sobie wszystko tak jak chciałam, zrobiłam porządki, zostawiłam tylko te najważniejsze rzeczy, czyli tutaj mam przegródkę z paletkami i pudrami, które stosuję, tutaj mam jakieś kredki, linery, które również stosuję, korektor, widzicie, tusz do rzęs, do brwi, które aktualnie stosuję, tutaj są zapasy, tutaj są też, powiedzmy, zapasy, takie produkty w razie czego na wymianę, wszystkie pomadki, które aktualnie mam i stosuję, podkłady i tak na dobrą sprawę tyle, zapasowe gąbki, proszę bardzo, jakieś dodatkowe pędzle zapasowe, tutaj próbeczki zapachów do przetestowania, no i co wy na to? Jak się ma porządek, to jest, słuchajcie, zupełnie co innego, a ja lubię mieć porządek w kosmetykach, także to jest cała moja makijażowa szuflada. Słuchajcie, koty śpią. Max uciął sobie drzemkę, a ja zrobiłam sobie właśnie herbatę i stwierdziłam, że mam taką chwilkę spokoju,
Więc uwaga, będzie pogadanka, a wiem, że wy lubicie pogadanki, bo dostałam przed chwilą bardzo fajną wiadomość od Ani, wiadomość na Instagramie i Ania się mnie pyta, co myślę o YouTube'owych znajomościach. A skąd ten temat? Bo Ania gdzieś u jednej z influencerek widziała odpowiedź w Q&A, że takie przyjaźnie nie istnieją, że YouTube'owe znajomości są fałszywe, że chodzi oczywiście o jakieś tam kontakty i tak dalej, że nie warto i cała reszta. No i Ania się mnie pyta, co ja myślę na ten temat. I wiecie co? Stwierdziłam, że to jest w sumie fajny temat, więc powiem wam, jakie jest moje zdanie na ten temat, bo tak na dobrą sprawę jestem już na tym YouTubie od jakiegoś czasu i powiem wam, że też mam pewne doświadczenie i niestety, ale muszę się zgodzić z tą influencerką, która powiedziała właśnie coś takiego, że te YouTubeowe znajomości to nie do końca jest, nie do końca są prawdziwe, że nie warto i tak dalej, bo ja mam bardzo podobne doświadczenie, chociaż są pewne wyjątki, ale to zaraz wam o tym opowiem. Natomiast no właśnie, moje doświadczenie jest niestety, ale bardzo podobne jak tej influencerki, że jednak te znajomości YouTube'owe i tak dalej nie do końca są prawdziwe, a nawet bym powiedziała, że są bardzo często fałszywe. I chyba nie da się w tym naszym świecie YouTube'owym zawiązać takich prawdziwych znajomości, a tym, no może znajomości to jeszcze tak, ale przyjaźni to już na pewno nie. O, i tutaj mam przykład właśnie, który przyszedł mi do głowy. Słuchajcie, moja znajomość z okiem kosmetologa. Większość z was tę historię doskonale zna, ale są tu też takie osoby, które jej nie znają. Ja nie będę się dokładnie rozwodzić co i jak, natomiast powiem wam taką esencję z tego wszystkiego. Ja Kacpra L. osobiście nie znam i nigdy go nie poznałam, tak żebyśmy rozmawiali w cztery oczy. Mimo tego, że Kacper gdzieś na live'ie u siebie, gdzieś w jakimś filmiku opowiadał swoim widzom, że tak, my się osobiście znamy. Co oczywiście, tak jak mówię, nie jest prawdą. Jest to jedno wielkie kłamstwo, ale Kacper był moim widzem. Na początku, kiedy kanał był jeszcze taki malutki, Kacper był moim widzem i tak samo jak wy, komentował pod filmami, wstawiał komentarze pod filmami, pojawiał się na moich live'ach, gdzieś tam w mediach społecznościowych, aż któregoś razu Kacper postanowił wysłać do mnie maila, osobiście do mnie napisać, żebyśmy się lepiej poznali, też z pewnymi prośbami, a ja jako osoba naiwna i taka, która daje ludziom 100% zaufania na samym początku, jeszcze wtedy tego nie zauważyłam, natomiast nasza rozmowa była całkiem przyjemna, oczywiście ta rozmowa mailowa, no i tak zainteresowałam się kanałem Kacpra, weszłam sobie na jego kanał, zaczęłam oglądać jego filmiki i powiem wam, że to pierwsze wrażenie było takie bardzo pozytywne, no bo mówię, chłopak, który opowiada o kosmetykach, który ma podobną pasję jak ja, który też się nim interesuje, przedstawia swoje opinie, fajna sprawa i może rzeczywiście dobrze by było mu pomóc. No i tak się to wszystko zaczęło, że ja zaczęłam opowiadać o Kacprze w moich mediach społecznościowych, polecać kanał Kacpra między innymi na Facebooku, na live'ach, właśnie dlatego, żeby Kacper zdobył większą publikę. Dla mnie to się wydawało takie naturalne i oczywiste, no bo mówię, fajny chłopak, dlaczego nie? Ale też popełniłam kolejny błąd, a mianowicie taki, że zaczęłam Kacpra polecać różnym markom kosmetycznym, z którymi wtedy miałam kontakt. Dzisiaj jest mi za to wstyd, no ale nieważne. I powiem wam, że przez tych kilka miesięcy taki mieliśmy całkiem dobry kontakt ja i Kacper, aż do momentu, kiedy w okresie wakacyjnym wrzuciłam film tutaj na mój kanał odnośnie kosmetyków z Lidla i w tym filmie też padł mój pomysł na nową serię na moim kanale. Opowiedziałam wam o tym, że fajnie by było, przynajmniej mi się tak wydaje, że mogłabym robić dla was takie filmy o różnych markach kosmetycznych. W tych filmach opowiadałam wam o markach, przedstawiałam moją opinię na ich temat, jakieś wybrane produkty, opowiadała o tych produktach, analizowała składy i tak dalej. Co wy na to? Pomysł bardzo wam się spodobał, ale też zaproponowałam, żebyście w komentarzach zostawiali informacje, jakie marki kosmetyczne chcielibyście na początku zobaczyć. Co ciekawe, okazało się, że najwięcej z tych marek to była Ziaja i jeszcze tam kilka innych, ale tak jak mówię, to był okres wakacyjny, więc ja stwierdziłam, że zasięgi są niskie, mało kto ogląda te filmy, więc zaczniemy sobie tę serię od września.
No i jakie było moje zdziwienie, kiedy na kanale Kacpra pojawił się pierwszy film z Ziają. Film, który, dzięki któremu oczywiście Kacper zdobył ogromną publikę. Ale powiem Wam szczerze, że zrobiło mi się przykro, ponieważ Kacper podchwycił mój pomysł. Co ciekawe, ja później stwierdziłam, że będę nagrywać te filmy, no bo skoro Wam obiecałam, to dlaczego nie? Oberwało mi się pod tymi pierwszymi filmami i bardzo dużo osób pisało, że się zainspirowałam Kacprem, że ukradłam mu pomysł i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście wiecie, na YouTubie to jest tak, że z tymi pomysłami to nie do końca jest kradzież, jak to niektórzy mówią, ale można powiedzieć inspiracja. I na przykład na tych kanałach takich kosmetycznych wiele dziewczyn robiło denka, ulubieńców miesiąca, filmy o bublach, tagi, które są non-stop powielane. No przecież ktoś to kiedyś wymyślił i ten pomysł został podchwycony i robili to też inni twórcy na swoich kanałach, więc ja, no było mi przykro, ale wiecie, ja do tego nie przykładałam aż tak dużej wagi, no ale później ta sytuacja zaczęła się ciągnąć, w filmach pojawiały się pewne nieścisłości, ja zaczęłam je tam, powiem tak brzydko, wytykać, ale zwracać na nie uwagę, no i bardzo mi się przez to oberwało, tak mi się oberwało, że trwało to aż 2 lata i bardzo źle się skończyło, także widzicie, jeden z takich przykładów, który nie za dobrze się dla mnie skończył, ale wiecie co jest najciekawsze, że ja jeszcze przed Kacprem, tak sobie teraz wracam myślami, już miałam takie sytuacje, że próbowałam zawiązać znajomość z jakąś tam youtuberką, na początku wszystko fajnie wyglądało, no właśnie i to tak jest, słuchajcie, na początku wszystko fajnie wyglądało, a potem jak zaczynałyśmy mieć lepszy kontakt, to zaczynały się pomysły na filmy, pomysły na wspólne filmy, a potem zaczynały się propozycje, a wiesz, może by ta marka, a może ja cię polecę tej marce, a może byś mnie poleciła, a może zróbmy to, i potem się okazało, że to nie było dobre wyjście, bo jak już szliśmy w tą stronę właśnie znajomości, gdzieś tam polecania, filmów i tak dalej, no to tutaj na przykład ja miałam taką kolejną sytuację jeszcze właśnie przed Kacprem, że ta osoba skopiowała totalnie mój film i zrobiła identyczny film. Oczywiście ta osoba miała lepsze zasięgi niż ja, też nie pytajcie mnie jak to działa, ale ten film był praktycznie identyczny w wielu, wielu tam akcentach w tym filmie i znowu mi się za to oberwało. Już nie mówię o tym, że gdzieś powiem Wam, że jak widujemy się na przykład na tych eventach kosmetycznych, to też jest taka dziwna atmosfera, czuć tę konkurencję, czuć trochę taką zawiść, a że ty masz takie marki, a że tamten ma takie marki, a że ty masz pieniądze, na przykład współpracujesz z marką za pieniądze, a ja nie. No właśnie to takie wkręcanie się w te współprace gdzieś tam nasze, te kontakty i tak dalej, zawiązywanie się takich kółek wzajemnej adoracji. No i to podkradanie tych pomysłów. Kiedyś nawet Dorota Olfaktoria miała taką sytuację chyba z pomysłem na filmy o białych t-shirtach, o testowaniu tych białych t-shirtów. Dorota w końcu nie zrobiła tego filmu u siebie, bo inna gdzieś tam youtuberka podchwyciła ten temat i zrobiła taki film u siebie. I wiecie co? No właśnie, powiem Wam, że to jest takie nieszczere, takie nie do końca prawdziwe. I na przykład spotykacie się z kimś, wszystko wygląda super, wow, róbmy razem filmy, no to rzucacie jakiś pomysł, nagle okazuje się, że ta osoba w ogóle się z Wami nie kontaktuje i przechwytuje ten pomysł, robi to u siebie na kanale, a Was ma gdzieś, albo o Was zapomina, albo robi tam z innymi twórcami, bo oni mają większe zasięgi niż Ty. Teraz widzicie, no słabe to jest, powiem Wam, to jest słabe. I kiedy ja zaczynałam prowadzić swój kanał,
To wtedy doskonale pamiętam, jeszcze latał po mediach taki hashtag YouTube łączy ludzi. Wydawało mi się to super. I widziałam u innych dziewczyn, że one mają gdzieś tam swoje jakieś znajomości. O, na przykład Karolina ze stylizacji z Oleśką, że gdzieś zawiązują się właśnie te takie przyjaźnie YouTube'owe. I tak sobie wtedy myślałam, super sprawa, fajnie by było, żebyśmy wspólnie nagrywali, bo mamy wspólne pasje i dzieliły się tym i wymieniały doświadczeniami i tak dalej. No i no niestety, ale to nie przeszło. No nie przeszło. Co prawda, muszę wam powiedzieć, że w ostatnim też czasie zawiązałam znajomość z kilkoma osobami, ale podchodzę do tego wszystkiego, wiecie, tak już bardziej ostrożnie. I taka znajomość, która fajnie prosperuje, to muszę wam powiedzieć, że na pewno moja znajomość z Meg. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się, że to będzie aż taka fajna znajomość, bo prywatnie się spotykamy raz na jakiś czas. Spotykamy się w takim wspólnym gronie, bo Magda ze swoim narzeczonym, oczywiście ja z Massimo, gdzieś tam razem wychodzimy, spotykamy się same. I to też tak zaczęło się, że Magda gdzieś tam mnie oglądała, później ja zaczęłam Magdę i okazało się, że mamy taki fajny wspólny flow. Też mam taki, powiedziałabym, fajny kontakt z Karoliną Samson. Ale troszeczkę mniejszy niż z Magdą. Jest kilka takich osób, z którymi powiedziałabym, że to jest fajny kontakt, ale to nie są przyjaźnie, całkiem fajne znajomości, chociaż zobaczymy, jak to będzie w przyszłości i jak to wszystko się rozwinie, ale niestety no muszę wam powiedzieć, że ja też nie mam dobrego doświadczenia, a staram się teraz do takich znajomości podchodzić ostrożnie. No i nie dziwię się, że właśnie ta influencerka, która powiedziała o tej nieszczerości, o tych kontaktach, kradzieżach i tak dalej, wypowiedziała się, że w tym naszym świecie YouTube'a wygląda tak, jak to wygląda. Więc też Ania, mam nadzieję, że rozwiałam twoje wątpliwości, jeśli chodzi o ten temat i teraz już znasz moją opinię. No ale słuchajcie, tak to właśnie według mnie wygląda. Być może wy macie inne zdanie na ten temat, a właśnie jestem ciekawa, jakie jest wasze zdanie na ten temat widzów, osób obserwujących, bo zapewne tutaj większość z was też ogląda YouTube'a od bardzo, bardzo dawna i też pamięta ten hashtag i na pewno pamiętacie te znajomości YouTube'owe i tak dalej. I według was, które z nich są najfajniejsze? Czy widzicie, że one się dalej utrzymały? Czy wydaje wam się, że one są szczere, czy tylko właśnie dla jakichś tam kontaktów, zarobków i nie tylko dla rzeczy materialnych? No napiszcie, jakie jest wasze zdanie, bo jestem bardzo ciekawa, jak wy to widzicie od tej strony właśnie osób obserwujących. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio spędzamy bardzo fajnie jesienne wieczory i dzisiaj też wybieramy się za chwilę do promenady, ponieważ dostałam zaproszenie na event. Jaki event? No właśnie, marka Pinko, a dokładnie sklep stacjonarny Pinko Promenada zaprosił mnie na event. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co się będzie działo, ale podejrzewam, że może pojawić się prezentacja nowej kolekcji. Także jedziemy już za moment, jesteśmy już prawie gotowi. Zabieram was ze sobą, no i oczywiście pokażę wam te perełki Pinko. When we rewind.
Zobaczcie, jakie piękne są te buty. Coś wspaniałego. Jeszcze kiedyś oglądałam, ale przy okazji pokażę Wam teraz tutaj właśnie na moim kanale. Świetne. Czekajcie, z drugiej strony. O. Ale tutaj jest też model takich wysokich kozaków, bardzo podobnych do tych, które ja mam dzisiaj na sobie, które też ostatnio Wam pokazywałam. Zresztą bardzo modne w tym sezonie.